Jak pani ocenia te już 25 lat działalności państwa, to co się dzieje teraz, jak zmienia się podejście do ekologii i do porządku na ziemi ogólnie mówiąc? No, muszę powiedzieć, że naprawdę dużo się zmieniło i to pozytywnie. Szczególnie widzi się to u dzieci i u młodzieży. Dorośli też, ale nie wszyscy, prawda? Trudno zmienić kogoś dorosłego, który jest, że tak powiem, nie chce się zmienić. To jest bardzo trudno, ale nie trzeba tracić nadziei. To jest bardzo ważne, że trzeba ciągle edukować, ciągle inspirować, bo po prostu my jesteśmy częścią środowiska. Jeśli my będziemy niszczyć środowisko, to my zginiemy. Po prostu taka jest prawda i powtarzam to ciągle. Nasz los jest w naszych rękach. Mamy taką świadomość, że jeżeli nie będziemy żyć w zgodzie z naturą i ze środowiskiem, to po prostu za to kiedyś zapłacimy i to zapłacimy wszyscy. Dbamy o siebie, dbamy o naszych pracowników i dbamy o otoczenie, w którym żyjemy. I tutaj prowadzimy i akcje edukacyjne, prowadzimy badania, wprowadzamy jednorodne struktury, przetwarzamy te produkty, które wracają do nas. Czyli na przykład, jeżeli w rolnictwie i ogrodnictwie nasze wyroby są używane, to nieodpłatnie je zbieramy i przetwarzamy z powrotem na inne wyroby. I ja myślę, że na tym po prostu polegają te nowoczesne technologie, że one potrafią we właściwy sposób, w zgodzie z naturą, gospodarować tym, czym nas obdarzyła tak de facto natura. Z naszych doświadczeń, kontaktów wynika, że przedsiębiorcy to są bardzo świadomi i przede wszystkim, co najważniejsze, w kontekście ekologii to są bardzo odpowiedzialni ludzie. Pewnie zdarza się przypadkiem, że ktoś się nie zmieści w tej definicji, ale to jest bardzo mały procent. Uważam, że przedsiębiorcy działają na rzecz ekologii, działają bardzo świadomie i bardzo często te ich działania przynoszą bardzo pozytywne efekty. I wydaje mi się, że od nich, od ich pomysłowości zależy, czy to, co będą produkować, będzie produkowane w zgodzie ze środowiskiem, ale będzie również temu środowisku pomagać. Zmienia nam się klimat, wobec tego oszczędzajmy wodę jak tylko możemy, myjąc zęby. Wystarczy pół szklanki, prawda, a nie żeby się lała woda. Panowie jak się golą też, po prostu zakręcajmy tą wodę. A po co pod prysznicem stać i ta woda się leje? My jesteśmy w Australii przyzwyczajeni, bo to suchy kontynent, mniej niż 3 minuty pod prysznicem. Wystarczy się namoczyć, namydlić i zmyć, prawda? W międzyczasie zakręcić tą wodę, gasić niepotrzebne światła. Z własną torbą już chodzimy na zakupy i chwała wszystkim. Poza tym, no, może dlaczego samochodem cały czas? Jeżeli krótki dystans, to może tramwajem, autobusem, a może rowerem, a może zdrowiej się po prostu przejść. Także to są takie małe rzeczy, które możemy zrobić. Oczywiście segregować odpady to jest bardzo ważne, bo musi być ta circular economy, że w tych odpadach musimy pamiętać, są surowce, które musimy odzyskać, bo nie możemy ciągle wybierać z ziemi surowce. A co następne pokolenia? I ciągle mówię, my ludzie tej ziemi możemy żyć tylko na tej ziemi. Rozmawiałam z astronautami amerykańskimi i jedynym polskim, generałem Harmaszewskim. Naprawdę my tylko możemy żyć na tej ziemi. Jakimi firmami w tym zakresie właśnie takim współczesnym, ekologicznym możemy my się tutaj w województwie podkarpackim pochwalić? No na pewno takim sztandarowym przykładem jest ML System. To jest producent, mówię już w tej chwili na skalę europejską, jeśli nie światową, ogniw fotowoltaicznych ze wspaniałą technologią dzisiaj kropki kwantowej, firma, która wyszła na giełdę i to jest nasz sztandarowy przedsiębiorca, którym się chwalimy. I musimy myśleć o sobie jak najbardziej. I o przyszłych pokoleniach, bo co my im zostawimy, żeby te filmy, które gdzieś tam teraz są jako science fiction, nie okazały się naszą smutną rzeczywistością. I można na przykład miejsca, które są dziewiczymi miejscami, tak jak teraz tutaj jesteśmy na tej winnicy w Witrułowie, można je zagospodarować w sposób taki bardzo agresywny, ale można też w zgodzie z naturą. I stąd też szereg różnych akcji podejmowanych przez nas, chociażby na przykład to, że nie używamy herbicydów, że jeżeli chcemy pozbyć się
owadów, czyli komarów na przykład. To nie stosujemy oprysków, tylko zainstalowaliśmy budki z czyżykami i ptaki sobie poradzą z tymi owadami. Jest szereg różnych sposobów takich, że należy być może trochę pomóc naturze, ona resztę zrobi sama, ale jak będziemy bardzo agresywnie ingerować w nasze środowisko, to niestety możemy już obudzić się w takim okresie, kiedy nie będziemy już móc tej ziemi wykorzystywać dla nas, tylko no, też, tak jak już powiedziałam, te scenariusze z tych najbardziej brutalnych filmów, one się mogą spełnić.